wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku naszego nowego programu Po Godzinach, w którym to wy, drodzy kibice, zadajecie pytania naszym zawodniczkom. Na pierwszy ogień zaprosiłam Alesię Migdaliową. Dziękuję, Dagmarka. Odpowiem na wszystkie twoje pytania. Pytanie pierwsze. Najlepsza polska szczypiornistka to? To? Polska? Zastanów się. Dobrze, zastanów. Kinga Achruk. Kinio, pozdrawiam cię, powiedziałam to szczerze. Czemu to nie byłam ja? Pytanie numer dwa. Denerwują cię czasem kibice. Jeśli tak, to dlaczego? Jeżeli tak, to dlaczego? Denerwują. A w ogóle cię denerwują? No właśnie, zacznijmy od tego, czy mnie denerwują. Zależy kiedy pewnie, wiadomo, jak to kibice, oni mają prawo do wszystkiego. Jak nas oczernieć, tak nam i kibicować. Wiadomo, że po przegranym meczu to dostajemy falę krytyki, po czym się bardzo szybko podnosimy, dodaje nam to kopa, ale bardzo wszystkich serdecznie kibiców pozdrawiam i zapraszam na kolejny nasz mecz. Czyli nie denerwują cię kibice? Już nie. Pytanie numer 3. Na koszulce meczowej masz nazwisko Migdaliowa. Prywatnie stosujesz z kolei pisownię Migdaliowa. Skąd ta różnica? Różnica wynika dlatego, że w paszporcie mam Migdaliowa, a po rosyjsku się pisze Migdaliowa. A jak wyrabiałem paszport, to nie ma w angielskim G, literki G, tylko H. Tak, od razu idzie na H. Pytanie numer 4. Trener kobieta czy trener mężczyzna? Kto lepszy? Kto lepszy? Myślę, że kobieta też, tak samo jak i mężczyzna, jest dobry w prowadzeniu zespołu. Chociaż wiadomo, że facet trzyma krótko. Chyba facet. Facet? Tak, mężczyzna. Pytanie numer 5. Dostajesz zadanie. Zaprojektuj oficjalną linię odzieżową MKS Perła Lublin. Od czego zaczynasz? Zaczęłabym, nie, no spódnicę nie każda by chciała, spódnicę wiadomo, ja bym mogła tak, jak niektóre dziewczyny grają, spódnicę po spodem, spodenki zrobione z lekty, ale chyba nie, spodenki, wolałabym może spodenki takie, właśnie, jak to się nazywa, pomóż mi szybciutko, takie... Spodenki, obcisłe takie? Obcisłe takie, tak, jak siatkarki mają, coś w tym stylu. I takie krótkie, nie? Tak, króciutkie, bo ty tak grasz w króciutkie spodenki, jak podwijesz je na 3 razy i masz króciutkie. Oh my god! W ogóle właśnie tego nie słuchajcie. Nic z tej rundy. Nic z tej rundy. Czym jeździsz na trening? Samochodem. Jakim? Muszę to zdradzić. Jezu, moje Lamborghini czerwone. Renault Kadżar. Kolor? Czarny, perła. Nówka? Nówka. Dostajesz totalnie wolną rękę na jeden dzień, jeśli chodzi o jedzenie. Ułóż szybko swoje menu. Śniadanie, obiad, deser, kolacja. Na śniadanie. Chlebieku. Nie, chlebieku. To jest twoje popisowe danie, Dagmarka, na które zawsze wszystkich zapraszasz. Ja nie, no standardowo jajeczko sadzone, pomidorek, pieczywko ciemne, do tego kawka. A masło czy za drogie? Robi w Thermomixie, a tanie wychodzi. Czyli masło będzie? Tak, masełko, dobra. Tak jak najbardziej. Masełko, kaweczka, do kawki zawsze muffinek z Lidla, bardzo polecam, pyszny jest. Obiad, tak wolna ręka, kurczę, no to jakby zaszaleć, to, no, to golonka. Golonka zimna, kamień. Ale tak przed treningiem? A przed treningiem to było? No. No wolną rękę, tak, to było przed treningiem. No dobra, no to nie, no dobra, no to jak nie ma treningu. Jak nie mam treningu, no to... To golonka. Goloneczka będzie, takich rzeczy, które się nie je na co dzień, tylko bardzo rzadko. A jak masz trening? Kasza gryczana, kurczak, kurczaczek pieczony jakiś i w ogóle i sałatka fit. Okej. A deserek? Deserek. Lody, uwielbiam lody, ale... No nie, ta muffinka mi jedna dzień nie wystarczy. No i Milka czekolada, boż. Nie powinno tego mówić, ale... A kolacja? McDonald's? Pip! Alesiu, to będzie bardzo ważne pytanie. Ile czasu poświęcasz na makijaż przed meczem? O Jezu, bucha, ha, 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 ha. Bardzo króciutko. No jak, ale no masz twój makijaż jest pełny.
No nie, dlaczego? Nie maluje się przecież ust na mecz. Tak jak każda z nas podkład, żeby ja dobrze wyglądać na rozgrzewce, bo wiadomo, że później już się nie... Wszystko schodzi. Wszystko spływa, dobrze o tym wiesz. Ale jak nie, jest dobry myślę, podkładzie? Że 15 minut przed meczem zajmuje mi właśnie... No tak, rzęski masz zrobione, widzę. To oczywiście, że brewki tak. Brewki też. Oczywiście, idę w twoje ślady, Dagusia. Z kim chciałabyś zmierzyć? Z kim chciałabyś się zmierzyć, gdybyś mogła? W pojedynku jeden na jeden w sporcie innym niż piłka ręczna. I jaki byłby to sport? Jaki byłby to sport? Może w kosza byś chciała się zmierzyć? Tak, challenge do Pawła Kowalskiego bym chciała zmierzyć się, tak. No nie, no dobra, może bym wezmę takich bardziej znanych osób. No to wiadomo, ja w kosza bym była dobra, bo to też się rzuca ręką. Gorsza jest ale w nogi też dobrze grasz, jak pamiętam. No tak nie do końca, mogłabym w takim, wiesz, Messi, Ronaldo bym sam na sam zagrać, no ale pewnie bym wygrała, znając mnie, ale... Ja bym chciała z nim zagrać właśnie w ręczną. A twoje trzy ulubione miejsca w Lublinie? Ulubione miejsca... No Hala Globus w jakiś sposób może no, być twoim ulubionym miejscem. Tak, Hala Globus, tak, bo tam się odprężam i w ogóle... I wkurzasz. I wkurzasz, denerwuję się, odprężam, motywuję. Zakochuje się i w ogóle, no nie, no to jest takie... A w kim? W kibicach. Czyli Hala Globus 1, 2? Hala Globus. Lubię się przejść po Zalewie Zębożyckim. Mhm. Przed meczem. Właśnie. Czyli przed meczem chodzisz na spacerki? Na spacerki, tak. Tak, tak, tak. Z pieskiem? Teraz już tak. I trzecie? Trzecie miejsce ulubione. Starówka, tak jak... Każdym, podoba mi się bardzo Stare Miasto. Klasycznie. Klasycznie, idziemy w klasykę. Stare Miasto, to jest cały urok Lublina. Zastanów się, co będziesz mnie zadawać. Nie, teraz po prostu bo szybko. Bo się pogniewamy. Teraz po prostu szybko. Nie podam ci piłki na treningu. I tak gram na innym skrzydle. Nie musisz mi podać, jak podajesz to takie petardy, że ja dziękuję. Odpowiadasz szybko, pierwsze co ci przyjdzie do głowy, tak? ABC? Tak, będzie ABC, może być tak, dobra. Zaczynamy. Twój styl po godzinach, elegancko czy na sportowo? Elegancko. Samochód czy motocykl? O Jezu, serce mi się rozrywa, no nie mogę mieć motocykla, mam to w kontraktu, no samochód. Piwo czy wino? Wino. Ulubiony film lub serial? Serial Diagnoza, TVN. Kto ma największe poczucie humoru w zespole? Isek. Czajesz, trener. No ma największe poczucie humoru. No nie, on ma taki no czarny żart. No. Mogę powiedzieć trener? No nie. No możesz, też jest w zespole. Trzy pierwsze skojarzenia, które przychodzą ci do głowy, gdy słyszysz nazwisko Robert List. Stanowczy, Fox, Perełki Lisa. Impreza czy wieczór przed TV? Dobra, zależy kiedy, to, ale to jest... Nie, widzisz, to... ale odpowiedz nieszczerze, może być nieszczerze na to pytanie. No widzisz, może nieszczerze, ale zależy, no po wygranym meczu wiadomo, że imprezka, no w tygodniu. A no, po przegranym? Po przegranym, imprezka, żeby zapomnieć przegrany tak, mecz, dokładnie. No ale nie no. Czyli ogólnie imprezka. Wieczór. Wieczór przed TV. Horror czy komedia romantyczna? Horror. Polska czy Białoruś? Nie odpowiadam. Powiem tak, Polska to jest mój drugi dom, bo spędziłam w niej połowę swojego życia. Ale jak wjeżdżam do domu, przekraczam tą granicę, to zawsze... Czujesz się lepiej. Nie to, że czuję się lepiej. Wiadomo, że wracam do domu, do rodziny, mam łzy w oczach. Tak samo jak wyjeżdżam, żegnając się z rodziną. Jednak mam tu wszystko, tu pracuję. A jakbyś miała opuścić Polskę, to też by ci towarzyszyło takie uczucie? Myślę, że tak. Myślę, że tak, dlatego, że spędziłam tu połowę swojego życia i to takiego najlepsze lata swoje. Tu urodziłam dziecko. I myślę, że Polska to jest dla mnie tak samo będzie
jak będę wyjeżdżać gdzieś dalej w Europę, to będę miała bardzo duży sentyment. Ale nie zostawiaj nas. No tak, bo bez ciebie nigdzie nie pojadę. Podobał ci się ten wywiad? Z tobą? Szczerze? Masz szybko odpowiadać. Tak czy nie? No dobra, tak. No. Bardzo dziękuję za rozmowę, Dagmara. Dziękuję ci za rozmowę, nadajesz się do tej roli. Poczekaj. Ja jeszcze chciałam podziękować, poszłaś na pierwszy ogień. Myślę, że poradziłaś sobie znakomicie z tym zadaniem. Bardzo się stresowałam. Dobrze, że mnie uspokoiłaś przed wywiadem. Powiedziałaś, że będą bardzo łatwe pytania, żebym się nie stresowała. Ale pytania nie były trudne, prawda? Nie, myślałam, że będą gorsze. Dziękuję, że wybrałaś takie odpowiednie do puszczania nas.